Serdecznie Państwa dzisiaj witam, dzień dobry. Naszym dzisiejszym tematem będzie zagadnienie, czy coś zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. W tym celu przeczytajmy Słowo Boże z listu do Rzymian, 8 rozdział, od 31 do 39 wiersza. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak jest napisane, z powodu Ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź, ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Widzimy tutaj odpowiedź na to pytanie, czy coś zdoła nas odłączyć od miłości Bożej? Czy jest taka siła, taka możliwość, skoro sam Bóg darował własnego Syna za nasze grzechy, za nas, to czy pozwoli, żeby ten Jego wspaniały akt podarowania Syna za nas został zmarnowany, żeby okazało się, że ktoś, kto jest odkupiony doskonałą ofiarą Pana Jezusa Chrystusa, ktoś, kto jest obmyty krwią baranka, żeby taka osoba zginęła, żeby taka osoba w jakikolwiek sposób została stracona. Widzimy z tego fragmentu, który przeczytaliśmy, że jest to niemożliwe, żeby człowiek kiedykolwiek mógł być odłączony od miłości Bożej. Konsekwencją tego jest to, że człowiek nie jest w żaden sposób tutaj przeszkodą ku temu, żeby utrzymać zbawienie, żeby ten, kto jest raz zbawiony, na zawsze był zbawiony. Ten, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, już jest raz na zawsze uratowany. Już raz na zawsze staje się obywatelem nieba. Staje się częścią ciała Chrystusa. Staje się częścią Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego. Staje się częścią Bożego Królestwa. Cóż więc na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Kto może być przeciwko nam, skoro Bóg jest za nami, skoro Bóg dał własnego Syna, skoro Bóg całkowicie tutaj jest po naszej stronie? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? To jest doskonała gwarancja. On darował własnego Syna. On, Bóg darował Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze wszystkie grzechy, teraźniejsze, przeszłe i przyszłe. Nie ma nic takiego, co mogłoby stanąć na przeszkodzie między nami a Bogiem, skoro za nas umarł Chrystus. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Być może ktoś chciałby oskarżać wybranych Bożych. Są być może takie osoby, takie duchy, które znajdują osoby, które dają się tym duchom kierować. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Nikt nie jest w stanie tych wybranych Bożych oskarżyć w sposób skuteczny, skoro Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Tak, to Bóg usprawiedliwia wierzącego w Pana Jezusa Chrystusa. To Bóg uczynił każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa, sprawiedliwym przed Jego obliczem. Jest to po prostu pewna gwarancja, pełna gwarancja, bez jakichkolwiek braków. Któż potępi? Faktycznie, może ktoś chciałby potępić, może diabeł by chciał potępić, może diabeł chciałby oskarżyć wierzących. Na pewno jego ludzie tak będą chcieli zrobić, bo przecież my nie jesteśmy bez braków. Każdy popełnia błędy, może nawet duże błędy, może nawet bardzo duże błędy w oczach kogoś. Bo weźmy Piotra, on się aż 3 razy zaparł Pana Jezusa. To zaraz chciałby ktoś powiedzieć, on jest gorszy niż Judasz. Judasz tylko raz potępił Pana Jezusa, tylko raz zdradził Pana Jezusa, a Piotr aż 3 razy wyparł się. I Judasz przynajmniej miał w tym interes, pieniądze zarobił, a Piotr taki byle jaki, że aż za darmo. Tak można sformułować oskarżenie wobec wybranego Bożego, wobec każdego wybranego Bożego. Każdy z nas codziennie upada, każdy z nas codziennie się w jakiś sposób Pana Jezusa zapiera swoimi działaniami, bo nie jesteśmy tacy jak Pan Jezus Chrystus. Wiele nam brakuje, więc jeżeli ktoś patrzy na chrześcijanina, to może powiedzieć, no przecież tak Chrystus nie żyłby między nami. Oczywiście, tak właśnie jest. Nie ma nikogo, kto by dorównał doskonałemu wzorowi Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma i jeśli byłoby dopuszczone oskarżenie, ono by każdego z nas zmiażdżyło. Gdyby było pozwolone, żeby ktokolwiek mógł nas potępić, to potępienie byłoby w pełni skuteczne. Ale jedynym uprawnionym do oskarżania jest Bóg. Jedynym godnym potępienia nas jest Bóg. I co mówi Pismo? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. On nie będzie nas oskarżał. Chrystus jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga. I co on robi na tej prawicy Boga? Wstawia się za nami. Skoro Pan Jezus Chrystus się wstawia za nami, to nie będzie nas potępiał. Skoro Bóg jest tym, który usprawiedliwia, to nie będzie nas oskarżał. Więc tutaj nie ma żadnej szansy, żeby znalazł się jakiś oskarżyciel, który ma prawo oskarżać. Bo oczywiście są uzurpatorzy, którzy się stawiają na miejscu Boga i chcą oskarżać wierzących. To jest zupełnie skazane na porażkę. Tak samo są tacy, którzy się wynoszą nad Chrystusa i chcą potępiać wierzących. Co za głupota, to jest po prostu zupełnie bezskuteczne. 35 wiersz mówi, któż nas odłączy od miłości Chrystusa? To jest to pytanie, czy coś zdoła nas odłączyć od miłości Bożej? Czy coś zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusa? Bo Bóg to jest osoba, to jest ten, który jest w 3 osobach, czyli w Synu, w Ojcu i Duchu Świętym. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, znany jako czasami nazywany w Trójcy Jedyny, czyli 3 osoby w jedności. I tutaj widzimy jednoznacznie, że któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy jest to w ogóle możliwe? I teraz dalej mamy pytania. Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? To są rzeczy, które Bóg zsyła, dopuszcza na wierzących, na swoich synów dopuszcza tego typu rzeczy, czyli utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo lub miecz. Te rzeczy dotykają większości wierzących w Pana Jezusa w sposób bardzo dotkliwy. Bardzo niewielu wierzących unika tych rzeczy i to też pytanie, czy są to prawdziwi wierzący, skoro unikają tych rzeczy. Jeżeli nie jesteś utrapiony, jeżeli nie jesteś uciskany, jeśli nie jesteś prześladowany, jeśli nie cierpisz braków, to pytanie, czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem, jeśli z powodu Chrystusa nie odbiera ci świat pewnych rzeczy. Jak jest napisane, z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają. Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają. To są bardzo mocne słowa. Mordują. Świat morduje chrześcijan. Każdego dnia. I są to różnego rodzaju bezpośrednie lub pośrednie ataki. I uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Wiedzą doskonale, że chrześcijanin się nie będzie bronił. Wiedzą doskonale, że chrześcijanin jest tak jak ta owieczka, łagodna, jak Pan Jezus Chrystus. I nadużywają tego faktu, że prawdziwy wierzący jest znany z łagodności. Że prawdziwy wierzący jest znany z tego, że jego łagodność jest znana wszystkim ludziom. I to wynika z tego, że chrześcijanin wie, że Pan jest blisko. I nie ma potrzeby on dbać o to, żeby jego chwała jakoś wyszła na wierzch, bo wie, że to ważne jest, czy on przed Panem Jezusem jest wierny i czy to Pan Jezus go uzna za wiernego. I świat tego nadużywa. Wie, że chrześcijanin to nie jest świnia, wie, że chrześcijanin to nie jest w żadnym wypadku jakiś wilk czy pies. Wie, że chrześcijanin to jest tak jak owca. Owca, którą można przeznaczyć na rzeź i ona się nie będzie broniła. I tak właśnie się dzieje z wierzącymi na całym świecie. Żaden wierzący nie postępuje w ten sposób, żeby z tego typowego obrazu owcy się wyłamał, bo to jest charakter wierzącego. I dlaczego tak się dzieje? Bo każdy z nas wie, że ci, którzy zabijają ciało, nic więcej nie są w stanie zrobić. Tylko zabiją ciało i koniec. I wtedy każdy wierzący już jest w niebie. Jest u Pana Jezusa. Jest z Ojcem. I dlatego nie jest to żaden problem. I dalej widzimy, ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Przez kogo zwyciężamy? Przez Pana Jezusa Chrystusa, który nas umiłował. Przez Boga Ojca, który nas umiłował. Pismo mówi też o miłości Ducha, czyli miłość Ducha jest związana też z tym, że jesteśmy miłowani. Jestem bowiem pewien, mówi potem apostoł Paweł, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie, naszym Panu. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Dokładnie tak. Czyli widzimy, że tutaj jesteśmy pewni razem z apostołem, że ani śmierć, ani życie. Czy coś jest poza tymi dwoma zbiorami? Jeśli coś nie jest życiem, to jest śmiercią. Jeśli coś nie jest śmiercią, to jest życie. Zatem jeżeli ani śmierć, ani życie nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Boga, no to nic nie jest w stanie. Bo nie ma czegoś, co nie jest albo żywe, albo martwe. Nie ma czegoś, co służy albo życiu, albo śmierci. I to już można by w tym miejscu zakończyć, ale Duch Święty przez apostoła Pawła dalej idzie. Dalej porusza się w tym kierunku, żeby nam udowodnić, że nic nie jest w stanie nas odłączyć od Bożej miłości. Nic, a nic, nigdy. I dlatego jest dalej. Ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce. Ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że świat duchowy jest reprezentowany tutaj przez aniołów, inny obszar świata duchowego niż sam osobiście Bóg, to są aniołowie. I oni nie są w stanie nas odłączyć. Diabeł to jest anioł. Nie jest w stanie nas odłączyć. I to jest tak, że 1/3 aniołów zbuntowała się, ale to są aniołowie. Aniołowie nie są w stanie nas odłączyć. Dalej, zwierzchności. Być może twój szef z pracy chciałby cię odłączyć od miłości Chrystusowej, od miłości Bożej. Nie może. Prezydent kraju, w którym mieszkasz, może chciałby cię odłączyć od miłości Bożej. Nie może, nie jest w stanie. I żadne zwierzchności, ani moce. Czyli ktoś, kto przejawia, posiada, ma jakąś moc, autorytet nad tobą, może by chciał cię odłączyć. Nie jest w stanie. Nikt nie jest w stanie cię odłączyć od miłości Bożej. Nikt. Nikt. Ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce. I dalej. Ani teraźniejsze, ani przyszłe. Znowu. Czy jest coś, co nie jest przyszłe? Tak. To jest to, co jest teraźniejsze. Czy jest coś, co nie jest teraźniejsze? Tak. To jest coś przyszłe. Czyli jeśli ani przyszłe, ani teraźniejsze nie jest cię w stanie odłączyć, no to już nic nie jest w stanie cię odłączyć. Możemy być pełni radości i pełni szczęścia z tego powodu, że nie ma nic, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga. Niektórzy tutaj mówią, no dobra, ale ja sam się mogę odłączyć. Tak? A ty nie jesteś stworzeniem. Jest napisane. Żadne stworzenie. Żadne. Ty jesteś stworzenie. Nie jesteś w stanie się odłączyć. I mamy pełną gwarancję. Nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Zatem, jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony, to uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówi Pismo Święte. Tak mówi Biblia. Temu możesz zaufać, bo to jest Słowo Boże. Czytaj Biblię, Słowo Boże. Jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Czytaj Biblię, Słowo Boże. Skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Możesz też wysłać SMS-a 739 089 088. Niech Bóg ci błogosławi.